Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Humankind, gdzie na początek przejdziemy do komentarzy. I tutaj Piotr słusznie zauważył, że może warto by było rozwinąć żeglugę. Po części taki był zamysł na te nasze ruchy, bo uznałem, że dużo może więcej, ale mam wrażenie, że jednak popełniłem mały błąd i to galera transportowa służy do przenoszenia jednostek na inne kontynenty. Mogliśmy ją wynaleźć już dużo, dużo wcześniej, nie tworzyć podboju, nie wydawać punktu na posterunki zagraniczne, tylko rozpocząć naszą zabawę od wyprawy handlowej, ale i tak nie mielibyśmy jeszcze punktów produkcji, żeby stworzyć to wszystko wcześniej, więc ostatecznie chyba wyjdzie nam na jedno. Ale warto było się tutaj przestawić z tą nauką i coś w tym temacie już wynaleźć teraz. Bartosz, Bydgoszcz, czasem ma badania do wykupienia, warto z tego korzystać. Aktualnie niestety nie mamy, ale kto wie, może coś się w tym temacie zmieni w przyszłości. Proszę mi tu budować obelisk bogów, bo niestety stabilność kuleje. Właśnie, jak stabilność w innych miejscach? Tutaj pracujemy nad tym. W tych niestabilnych miastach dobrze będzie stawiać te obeliski, bo wydaje się, że dają radę. Bech, bech, buduj mury. Myślę, że chodzi tu głównie o Gniezno. No to nie byłby zły kierunek, bo przypłyną nam za wielkiej wody jakieś dziody, no to różnie się może skończyć. Ale zobaczymy, jak wyjdzie. Będąc przy walkach jeszcze, dwie sprawy słusznie też zauważyliście, że gdzieś w trakcie wsparcia trzeba kliknąć jakiś plusik i wtedy tamta inna ekipa dołącza do nas, do walki. Nie zauważyłem tego, chociaż wcześniej już korzystaliśmy ze wsparcia, ale no tak jakoś czasem bywa. Wygraliśmy i tak, i to bez specjalnych strat. Kurczę, nie wiem, czy to jest jakiś wielki teren, czy tylko taka mała wysepka. No, póki nie opłyniemy, to się nie dowiemy. Tak samo jak też i tutaj nie wyminiemy niestety kwestii rozejmu z tą ekipą. Więc musimy zaakceptować to, co nam proponują. Najlepsze, że chciałem zaorać Zaurak, ale Zaurak i tak dostaniemy, bo gdzieś już wcześniej się o niego dopytywaliśmy. Tylko tutaj Ninuwa nam odpada. Merga, trochę szkoda, bo Merga już była w naszych rękach i Eltanin. Można by było Asor wymienić, ale no nie, bo zabraknie punktów. Dobra, no wymuś kapitulację. No nic lepszego nie zrobimy. Jaki traktat handlowy? Pieniądze, to jest nasz handel. Złóż żądania. O, i traktat padł. Handel, handel. Nie no, kiedyś się z kimś dogadamy. Przetestujemy ten handel i to wszystko, no ale no właśnie. To już wszystko. Nic więcej nie zrobimy. Asur. Wy popracujcie tutaj, plus 15 stabilności, a tak jest plus 20, jeszcze wiara. To nam chyba się ten obelisk bardziej opłaca. A dzielone projekty, nie, to nam się nie opłaca. To jednak zróbcie to, to usuńcie. Róbcie to. No to w takim razie obelisk jest tylko w jednym miejscu. To trochę szkoda, myślę, że lepiej to wygląda. Okej, mamy wszystko, lecimy dalej. Plany są ambitne. Bośnia, wzrosło jeden. Ktoś nas tu atakuje. No nic, bitwa ręczna, no bo wiemy jak to potrafi wyglądać w nieręcznej bitwie. Później robi się niezręcznie i ktoś nam guza nabije, mimo że nie powinien. Łuczników możemy... Oni są na fajnej pozycji. Nie no, tu raczej nam łuczników nie załatwią jednym atakiem. Chociaż jakbyśmy sobie łuczników wymienili z tymi, to przynajmniej ich nie obiegną. A tych damy tu. O, dobra, zakończę rozmieszczanie. A, tak nas chcieli załatwić. No, panowie. Brak widoczności. No, ale jakbyśmy byli na jednym poziomie, no to by ich nam zaatakowali, więc na jedno by wyszło. Dobra, kunie! Poćwiczymy sobie trochę na nich. Zresztą lubię te walki ręczne, więc to tak trochę jak w Total Warze, gdzie się przyspieszałem, ale same w sobie dawały sporo satysfakcji, tym bardziej, że w serii Total War to one wyglądały naprawdę epicko. Tutaj też podpowiadaliście, że można by było się bronić i wtedy wróg by pewnie szybciej padł. Ale i tak jest nieźle. Dziękuję, do widzenia, dobranoc. Mamy Romę do zwiedzania, ale może odpuścimy sobie chwilowo Romę. Wrócimy na nasze tereny, żeby się wyleczyć. Możemy tu walczyć? Nie, niestety. Myślałem, że łucznikami ich zaatakujemy z góry. Chociaż moment, my chyba mamy rozejm podpisany.
To idziemy w takim razie pozwiedzać okolice, co tam u nich słychać. Dziękuję za tę gościnność. A wy, armio, moglibyście może podmienić jakąś jednostkę tutaj? To by mogło się jakoś jeszcze nam to sprawdzić. Wy się nudzicie, to lecicie po bonusy z tej okolicy. Truchła. No i zastanawiam się na północy jeszcze, jak to wszystko tu pogodzić, rozwiązać. No ale to wyjdzie w praniu. Felis. Felis? Nie, nie Felis. Ale Felis może... Może by było niezłym punktem, żeby wykorzystać do wybudowania dzielnicy rzemieślniczej. A także, kurczę, kolejne miasto, 2000 prawie. Może jakiś port? Tak by to wyglądało? Riki, tyki, baloniki. No ładnie, ładnie to tu funkcjonuje. Tylko co, Felis dalej głoduje. A nie, za jeden będzie ok. No dobra, tu pracujemy nad badaniami. Co jeszcze macie? A, kunie się pojawiły. To niech one gdzieś tutaj koło wody już się zatrzymają i czekają na to, aż pojawi się niebawem jakiś okręt, który ich przetransportuje dalej. Galera! Święta galera! Kurczę, no i nie wiem, co myśleć o tej wysepce. Opłyniemy ją, no. Parastatkiem. Piękny rejs jeszcze tutaj się wybierzemy. Bezczynne miasto. Może będąc przy badaniach, warto by było zrobić dom skrybów. Dojdzie nam jeszcze jeden gość jako skryba i... No, no, to jest niezły pomysł. A będąc przy niezłych pomysłach, teraz tak sobie myślę, że moglibyśmy przyłączyć to całe Felis. Tu mamy całkiem niezłą stabilność. Felis jest fajnie rozwinięte. Dorobiło się teraz portów. Co prawda, no Felis by pasowało do Azura, żeby podłączyć się. Ale no przyznam, że kusząca miejscówka. Bierzemy Felis. Co tu się wydarzyło? Nie rozumiem. Punkt zborny jednostek. Domyślnie, nowo powstaje jednostki lądowe, zbierają się na placach głównych twoich miast. Garnizony również służą jako punkty zborne. Należy je więc rozmieszczać strategicznie na terenie Imperium, tworząc kompleksową i mocną sieć obronną. W dowolnej chwili możesz określić, z którego punktu zbornego chcesz korzystać, wybierając przycisk. OK. Rozumiem, bo no, to jest nasz punkt zborny, bo mamy teraz dwa porty i na przykład chcielibyśmy, żeby ta produkcja szła w tę stronę, a nie w tamtą. To w ogóle zrobiło się ciekawe. A, 5 w 1, dobra, tak oni to przeliczają. Zrobiło się fajnie w tych punktach, ale to też podpowiadaliście w komentarzach, że warto łączyć te miasta, jak mamy punkty i warto tak kombinować też z rozwojem posterunków i tak dalej, Bosona jeszcze nie rozwinięta. A, zobaczymy, co wyjdzie. Potomek królów? Do Imperium przybył wymizerniały, brudny jegomość, podający się za potomka jednego z dawnych władców miasta Avaris. Bez cienia strachu, przed całym dworem mówi ci zuchwale w twarz, że jego rodowi należą się hojne zadośćuczynienie za wielkie zniewagi, które dawno temu poniósł z naszej winy. Człowiek ten zaznacza, że jest skłonny zapomnieć o wszystkim, pod warunkiem, że wypełnisz przepowiednie i Avaris wróci pod kierownictwo jego rodu. Spełnienie przepowiedni miałoby sprowadzić na miasto dobrobyt, z kolei zignorowanie jej ma rzekomo przynieść Imperium głód i wojnę. Co rozkażesz? Zadośćuczynić? Będzie miało 16 jednostek, będzie miało jeden dodatkowy punkt ruchu na lądzie i flota przez 10 tur. Słaba nagroda, patrząc na to, że już nie prowadzimy wojny ani niczego nie zwiedzamy, ale zwrot mienia będzie dotyczył wszystkich spadkobierców. Wielu odważnych walczy w naszych armiach. Idziemy w kolektywizm. Okej. Okay. Zaakceptować. Opowieści o przepowiedniach zaszkodzą racjonalnemu myśleniu, ale handel się na tym obłowi. Chciwe miasta. Czyli nauka minus 2, fundusz plus 5, ale chyba punktów nauki mamy zdecydowanie mniej, więc to by na jedno wyszło, a jeszcze nauka byłaby w plecy w momencie, gdy złota nie potrzebujemy. Ośmieszyć. Ku uciesze dworu. Wyszydzimy go i odprawimy z kwitkiem. Przepowiednia szmiednia. Stabilność w gnieźnie. No, gniezno to nam... To nie, no, jeszcze szansa na nieoczekiwany rezultat. No dobra, zadośćuczynić. Mimo, że no tak, nie wiem, czy wierzę w te przepowiednie, ale zadośćuczynić, jeżeli to jego teren. Niech mo. A wy co tutaj świecicie tak na czerwono? Zaatakowaliście nas, no właśnie. To cóż żądania? Widzę, że spieszy im się do tej wojny.
spieszy im się mocno do wojny. Ich żądania za co? Za to, że rozwaliliśmy im jednostki, czy jak? Ech, ciężkie to życie z sąsiadami. Kto tu się jeszcze rusza? A, nasz Zaurak, którego ostatecznie nie atakowaliśmy. Może być i tak. Połączymy się w jedną dużą armię. A, dodatkowy ruch nam w ogóle tu wskoczył. Tak się zastanawiałem, skąd ta piąteczka. To co mamy, ale dodatkowy ruch od następnej tury, tak? No dobra, ta najciekawsza część. To co uwielbiam najbardziej, czyli eksploracja. Zobaczymy co i jak to wygląda. Możesz podpłynąć jeszcze wyżej? Ciężko powiedzieć, czy te tereny są w jakimś stopniu obiecujące. No ale cóż, zobaczymy co wyjdzie. Wy chcecie się bić, czy czemu tak chodzicie koło nas? Bo nasza armia nie jest chyba stworzona. Nie, jest stworzona do tego, żeby się z nimi pobić. To spoko. Moglibyśmy w ramach właśnie budowania czy ulepszania naszej armii tego gościa wyrzucić z niej, przenieść i sobie gdzieś tu na górkę. Średnio mu to zadziałało. Przenieś. Dobra, a wy przynajmniej dołączycie do nich. Nie mamy teraz fajne wojsko, takie potężne. Nie wiem, czy chcą nas zaatakować. Odbijać swoje miasta, jakieś niepodległość czy inne głupoty. Ale my idziemy zobaczyć, co tu słychać. Kurczę, ale kuszą, żeby atakować. Trochę to jest dla mnie bez sensu, że możemy atakować bez wojny i to tak... To tak można? To tak wypada? Powinno być, że atak wiąże się z potyczką taką już wojenną, tak? No ale zobaczymy, może tak jest. Jak to na północy wyglądamy? Mamy Kunia z kimś, tu mamy Bydgoszcz. Może warto byłoby pilnować Miśka pod tymi granicami, a nuż coś mu się tam w głowie poprzestawia i będzie chciał nas zaatakować. A wy co? Jak oni nas zaatakują, to okej. A, bo oni tu drzewa wycinają z okolicy, żeby przyspieszyć. To może powinniśmy im ten proceder ukrócić jakoś. A wy się nudzicie. Dobra, lećcie tutaj pilnować wód. Chociaż może bezpiecznie by było... Źle zrobiłem. Może bezpiecznie by było pilnować Miśka z tej strony. A z drugiej przydałaby nam się jakaś armia na północy, taka... Nie, dobra, wiedźcie sobie tutaj. Taki patrol, żeby wiedzieć co się dzieje, bo to różnie może się skończyć. Koniec tury i będziemy mogli zaraz tworzyć łódeczki, tak? Kupcy, gdy kupcy i skrybowie poznają języki odległych krain, stosunki handlowe mogą się rozwijać i rozkwitać. No dobra, to teraz będąc przy innych opcjach, co by nas jeszcze tutaj cieszyło, bo mamy parę nierozwiniętych rzeczy. I odpowiedzią na to będzie chyba akwedukt, młyn wodny na rzekę, jedzenie na rzekę, ale przede wszystkim akwedukt, bo... Dzięki temu znów będziemy mogli podnieść stabilność w miastach, a następnie fortyfikacje, bo tu oprócz możliwości budowy murów dochodzą wspomniani obywatele. Tak, to co mówiłem, że przechodzimy do następnej epoki. Dzięki temu mamy możliwość obrony no nieco lepszą jednostką, tak, przed przeciwnikiem. Co by się nie działo. Gwiazdka epoki i chyba mamy w ogóle przejście, gwiazdka estety. Mamy przejście do nowej ery. Już, nawet się tamtą nie nacieszyliśmy. Kim wy jesteście? Czego chcecie? Nie podoba mi się tutaj taka wielka armia biegająca. Po naszym terenie, w ogóle to nie wiem, czy to nie jest ta armia, która wcześniej należała do Fioletowego, ale ich może zwolnił, przekształcili się, czy jak? No dobra, jedno bezczynne miasto. Możecie już zrobić nam tę łódeczkę? Gdzie jest galera? No i teraz mam problem, czy galery nie ma, bo powstanie dopiero w następnej turze? No to na jedną turę możemy dzielnicę rzemieślniczą gdzieś wybudować. Mają taki plan, o tutaj. I będzie miło. Co najlepsze, możesz teraz wybrać kulturę. Następna epoka. Wybierz teraz, nie będziemy czekać 10 tur na to. Persowie, czyli to co mamy, tak? Więcej szczegółów. Plus 10%. Aztekowie, obyśmy ujrzeli wschód słońca w tysiącu krain. Wojownik Jaguar. Bizantyjczycy, niech targi nas wzbogacą, a starożytność oświeci. Gwardio, 43 punkty siły, ale 20 w utrzymaniu. No właśnie, to jest ten ból, że okej, fajna armia, tak na przykład 4 takie jednostki, wchodzimy sobie do miasta jak do siebie, ale 20 za każdą.
Sporo na ten moment. Frankowie, atak na czasie z asasynem. Aby czynić to, co właściwe, należy wpierw wiedzieć, co jest właściwe. Widzę, że tu wszystkie jednostki będą takie dość drogie teraz w utrzymaniu. Nie wiem, czy nie przyspieszyliśmy za bardzo, chociaż ostatnio prasa u nas się pojawiła. No to może jesteśmy do tyłu. Imperium Gany. Na naszych targach znajdziesz cuda, które rozbudzą wszystkie zmysły. A i te wycieczki krajoznawcze na wielbłądach. Okej. Krzyżacy. Choć świat przemija, czyńmy zadość sprawiedliwości. Wróćcie, krzyżacy. Krzyżacy. No, taki zakonik mieć swój do dyspozycji. Kmerowie. Na górze nigdy nie ma dwóch tygrysów. Ale jest Danvi. Danvi ma... Wow, to jest chyba jakaś dystansówka. 42 punkty. 25 w utrzymaniu. Jeszcze broń dystansowa. O kurcze, ci to potrafią. Jakbyśmy szli na wojnę... Anglicy. Pułk jest silniejszy od miecza. Widzę, że mają fajne nastawienie na trud pańszczyźniany. Chociaż nie wiem, czy ta twierdza jest fajna. Robin Hood. Tani w utrzymaniu. Znaczy tańszy niż tamte jednostki. A jak te kunie... 6 ruch, 3 pola zasięgu, 4 ruch, ale za to 4 pola zasięgu. Otrzymuję kartę zdolności podczas obrony przed atakami bez... Okej. Kurczę, no, ogień pośredni, tutaj też jest ogień pośredni, ogień w ruchu, może wykonać pełen ruch po przeprowadzeniu ataku. Wolę ogień pośredni. Anglicy z perspektywy jednostek, takich jak lubimy, no to są tutaj nieźli. I dodatkowe jedzonko. Ale zobaczmy dalej. Mongołowie. Wiatr we włosach i krew na ostrzu. Tyle wystarczy. Zysk z plądrowania. Horda nas nie interesuje. Zresztą jesteśmy w Ghost of Tsushima. Nie lubimy Mongołów. Umajadzi. O tak chyba. W meczetach się modliwy w bibliotekę zapisujemy myśli. I mają harnosia do tego myślenia. Oj, harność kusząca opcja. Wikingowie. Wybrzeże wroga jest długie, a nas jest wielu. No tu mają fajną łódeczkę. Czy okręt? Morski transportowiec. Ale tworzymy swój transportowiec. Nie wiem, czy takie coś by nam się przydało. Persowie. I wracamy. No to teraz szybko przemyślę, co by było fajne i jaka jednostka. Co tak w naszym stylu gry by tu się sprawdziło. No i przyznam, że ten pierwszy strzał jak Anglicy podoba mi się chyba najbardziej. Zarówno łucznik wydaje się dobrą opcją, żywność też spoko, twierdza, no postawimy, będzie fajnie, nie postawimy, też będzie ok. Tylko nie wiem, bo mamy coś wynikającego z naszej aktualnej ekipy i nie wykorzystamy już tego budynku, ale i tak nie ma co, kiedy, jak. Stajemy się Anglikami, no w sumie to trochę to tak by mogło być. Potwierdź. To jak my z tym jedzeniem? To oni tutaj nie przejedzą tego wszystkiego teraz. Jak nam żywność z każdego przyłączonego terenu plus 7 wskoczy, to tym bardziej będzie warto przyłączać teraz te kolejne miejscówki. Czy dla każdej miejscowości cena jest taka sama przyłączenia? Nie, to widzę, są różne. A, bo pewnie też im bliżej, tym taniej na przykład. Nie kombinujemy jeszcze. Wy sobie tutaj te toalety budujcie. To co, mam zrobione wszystko. Następna tura. A jeszcze ci się nudzą. O, ci mają co to pływać. Pokaż. No i nie wiem, co zrobić z tym miejscem na wodzie, bo z perspektywy... Anglia, tak? Z perspektywy... No, jakieś tutaj korzyści, jedzenie i te sprawy. Beznadziejna miejscówka, tak? Nie ma niczego. Możemy tu podejrzeć? Tu nawet gra nam nie proponuje czegokolwiek, żadnej rzeki, żadnego miejsca. Strategicznie może po prostu warto postawić tu jakąś jednostkę i tyle, i olać temat. Nie było go. Szkoda, bo wiązałem spore nadzieje z tamtym miejscem, a tu się okazuje, że tyle. No może się podenerwujecie trochę na nas, shipary. Jak to wygląda w ogóle? No ta armia, no mają trochę to, więc nie ma co wskakiwać. Jest wszystko. Po prostu stójcie i denerwujcie ich. No, jedyne, co możecie zrobić. Póki co prawda nas tylko denerwują, no ale może coś z tego będzie. Czy tu dojdzie do walki? Wisdom and technical innovation from earlier eras bring humankind new knowledge and we immediately use it to find new ways to kill each other off. Greater empires build more powerful armies, but brute strength
may be defeated by superior innovations. It is brains versus brawn, with ever richer cities as tempting spoils for the victor. Whatever you think of the agrarian English, don't complain about their cooking. They'll come after you with their longbowmen. No proszę, zastanawiam się tylko, czy trochę za szybko nie idziemy z tymi kulturami, bo setnej tury nie będzie, a zaraz nam się lista skończy, ale z drugiej strony fajnie wbijają nam gwiazdki i jesteśmy w plecy, więc jak nie zdobywać kolejnych? Tym bardziej, że tak szybko to nam nic tutaj nie wpadnie. Ua! O kurcze, kolejna gwiazdka nie będzie wcale taka prędka. Militarna jeszcze 10. Nauka 6. Tutaj to w ogóle, szkoda gadać, pieniądze. Ludzi też. No nie będzie łatwo o kolejne gwiazdki. To jest ciekawa sytuacja, a przed nami jeszcze trochę kultury jest. Średniowiecze dopiero, tu się w środku naszej drogi się już znajdujemy. No dobra, ciekawe za to, jak punkty w takim razie będą się prezentować. Cóż nam ta... A, zaraz przejdziemy do wszystkiego. Bezczynne miasto. Pokażcie, czy możecie zrobić nam... Moment, to może ja błąd zrobiłem, może po prostu idzie wejść do wody jednostko. A czy ona może pływać po głębokich wodach? Ale to dobrze, bo to znaczy, że możemy zaokrętować dowolną jednostkę. Okej, to sobie inaczej wyobrażałem kwestię pływania. No może jesteśmy spóźnieni o turę z wyjściem w morze, ale damy radę. Kolejne porty nam niepotrzebne. Wspólny projekt niekoniecznie, ale może wypadałoby w końcu wybudować tę strukturę religijną. Plac główny. Dobra, może te kamyczki gdzieś wybudujmy. Nie wiem, czy to warto stawiać w miejscu, które jest niedostępne dla kogoś, czy właśnie o, lepiej tutaj, bo nic nie tracimy, jest tylko jeden punkt żywienia. Coś to daje w okolicy? Na stolica, żywność imperium, stabilność w stolicy, stabilność na państwo współwyznawcze, jedzenie, plus 40 stabilności. Kurczę, a nie możemy tego postawić, gdzie mamy tę stabilność, albo w Babilonie, chociaż to widzę, stabilność ładnie urosła, w Bydgoszczy znaczy się, to już nie jest Babilon. Tutaj to nie są nasze tereny, to chyba nie ma co kombinować. Gniezdo, postawcie, o, dajcie nam to. Postawcie to w Babilonie. Wydaje mi się, że tutaj ta stabilność będzie całkiem spoko i nikt nam nie wjedzie tak prędko. O, tu te kamyczki w centrum są niezłe. I będzie bardzo religijnie, tak? Co to nam da w Babilonie? Nie dość, że stabilność na państwa współwyznawcze, stabilność 20 wiary i na stolicę też po 5% żywności plus 500. Okej. I sława, i przede wszystkim sława. Nie, to nam nie da sławy. No dobrze, a wy tutaj, panowie, weźcie ich tu, zlikwidujcie. Denerwują mnie te jednostki. Wsparcie, no właśnie, i ten plusik? A, to ich po prostu wystarczy oznaczyć. Nie wiem, czy to wsparcie nam jest potrzebne, ale no, widzimy, że działa, chyba. Bitwa ręczna. A może nie. Dobra, jak wy z konikami? Docelowe pole... Bo musimy to jakoś rozwiązać, cwanie. To bym widział konnicę, bo jest chyba najmocniej... Albo nie, nie konnicę. Was tutaj podmienimy. Kto ma większą obronę? Możemy gdzieś podejrzeć statystyki? 29, konnice jest 23. Nie, no to zdecydowanie jakby było warto podmienić. A do tego łuczników dać tutaj, konie dać gdzieś do obrony łuczników. Ewentualnie one sobie zawsze dobiegną, a wy obserwujecie, co się dzieje. Wsparcie. Znaczy nam niepotrzebne jest aktualnie, ale ten plusik jeszcze nie do końca widzę. Zakończ rozmieszczanie. Kurczę, oni mają całkiem niezłe te jednostki. Też takie jakieś tutaj tarcze, nie tarcze. No zaatakujemy tych. Zastanawia mnie jak to... A tu jest plusik, okej. Okay. Nie, ale to no nie mamy potrzeby. Nam się bardziej opłaca bronić, tak? Koniec rondy, bo moglibyśmy na opartego wbijać. Ci nie wejdą, ci też nie wejdą. I tu moglibyśmy wbijać, ale z obrony powinno być więcej punktów. Praktycznie się rozbili. Jedyny minus, że zabijając ich tutaj, faktycznie tego nie brałem pod uwagę wcześniej, robią miejsce dla kolejnych.
To co, możemy już atakować? To zaszaleliście, łucznicy, panowie. Konnica nigdzie też nie wiedzie. No nie ma miejsca. Dobra, koniec rundy. Mam nadzieję tylko, że nas nie zabiją tutaj. Szkoda by było tej naszej jednostki. Dobra, poszło lepiej niż myślałem. Bitwa w Asur. No i dobrze. Panowie, tu się możecie podleczyć. A możecie sobie stać i się leczyć. Nie ma sensu się tam spieszyć. Chociaż jeżeli chcecie stać, to pod granicami to naszego przeciwnika. Warto go denerwować. A będąc przy nim, to zobaczmy, co... Nie akceptuję. Nie chcemy nikogo. Musisz wypowiedzieć wojnę? Nie możemy sobie chodzić po ich terenie? Kto nam zabronił? To jak my mamy wycofać nasze jednostki, jak tu wszędzie wojna? Dobra, możemy wracać do nas teoretycznie. Okej, to wiele tłumaczy, bo się właśnie zastanawiałem, jak to działa, że... Armia wtargnęła na obcy teren. Zastanawiałem się, jak to właśnie działa, że wojny nie ma, a możemy się tam bić i biegać po tych ziemiach. Anglicy, dzierżysz przywództwo religijne. Udaj się na pielgrzymkę. Przed swoim fizycznym końcem udaj się do najświętszych miejsc i uświęć swoje życie. Koszt prowadzenia zasady na imperium, okej. Okay. Zrezygnuj z luksusów, żyj skromnie i inwestuj w działania społeczne i religijne. Plus 10 na straj wojenne przy żądaniu na relacje. To jest niezłe, możemy szybciej podkręcać naszych do wojny. Nie mów fałszywego świadectwa. Działania wszechświata można poznać wyłącznie poprzez prawdziwe świadectwo, niezależnie od swojego pochodzenia. Plus 5 nauki. Na dzielnica badawcza. Nie mamy jeszcze dużo dzielnic badawczych, ale może się to zmieni. Czyli udzielaj jałmużnę, dziel się chlebem i pieniędzmi z tymi, którzy mieli mniej szczęścia, wszyscy będą prosperować. Świadectwa boskiej wspaniałości otwierają oczy i poszerzają horyzonty. Plus 5 stabilności na garnizon, zdolność bojowa w walce dla jednostek w dzielnicy lub na polach przylegających do tej dzielnicy na garnizon, słabo. I plus 5 żywności na port. W określonym czasie odmów sobie pożywienia, aby zyskać strawę duchową. Kurczę, ten port niezły, mamy dwa porty. Ale z drugiej strony z nauką. Tutaj fajnie by było jakoś to przyspieszyć, więc te dzielnice badawcze są w naszym zasięgu. Weźmiemy. Wybierz ten dokument. O, to skomplikowane. A możemy zmienić naszą religię? Coś tu? Nazwę? Nie, to nie. Nie, to nie. Ma nowy dogmat. Okej. Okay. Świetnie. Czyli idziemy w naukę. To trochę robimy to... czego chciałem uniknąć, stajemy się ekipą od wszystkiego, od nauki, religii, wojny. Dobra, ale to skoro my możemy przepłynąć naszymi jednostkami, to te kunie niech lecą na drugą stronę i jeszcze bym widział, gdzie jest nasza ekipa. Ci tutaj bronią, żeby miśki nie startowały. Widział może tych tutaj na południe niech idą. Mamy dojście do wody. Kurczę, ten misiek, jakby go zatrzymać w środku, byłby najbiedniejszy, bo nie miałby dojścia do wody nawet. A tu za to zaczyna się coś ciekawego, ale nadal nie natrafiliśmy na żadne inne granice, więc może. Mekeńczycy zachowali swoje tradycje? To ciekawe, odważnie. To moglibyśmy tani port postawić. Chyba to nam się bardziej opłaca. To chyba jest niezłą opcją. Co my jeszcze mamy? Wy się nudzicie na tych terenach. No nie pozwolą nam wyjść do wody inaczej, czy dojść, bo najchętniej to bym poszedł tu po prostu, o, ale nie. Bo wody też się liczą do terenów. Asur, jak to nasz Azor ma te punkty? Aż do 100% będą iść. No to miło, że dbają. No tutaj te dzielnice naukowe, nie, czy dzielnice naukowe są tu? A, to my jeszcze nie wynaleźliśmy dzielnicy naukowej. No cóż, przyjdzie czas i na to. A wy kopcie tu wiedzę. Reszta biega. No ci muszą zostać tutaj na tych ziemiach, a najwyżej tamci będą nam badać. A, właśnie, będąc przy biegaczach. Tu mam nadzieję, że się nie zatopią, chociaż widzę, że pływanie po tych głębokich wodach wcale nie jest takie proste. No i to już wygląda jak teren, którym warto by było się zainteresować.
Mogłem popłynąć w drugą stronę, bo tu i tak daleko nie przepłyniemy. Mamy co tu jakiś... Heban, okej. Armia zgubiona na morzu? Jednostki tej armii zostaną zniszczone. Aha. Teraz nam to mówią. Dobra, hydrologia wynaleziona. Już tutaj z morza spływać. Czyli nie są w stanie pływać po oceanach, ale to nam nie przeszkadza w tym, aby... Jak sobie myślę, a my możemy tak wyjść? Wodę normalnie? Płyniemy, tak, tamci. Bo boję się, że jak wyjdziemy na wyspę, to już z niej nie zejdziemy. Albo będzie to tam trwało turę, zanim oni się zaokrętują. Dobra, tutaj też stabilność nam rośnie. Kolejny problem rozwiązany. Chociaż, będąc przy stabilności, moglibyśmy im te toalety tu postawić. Ale 96 wydaje się być spoko. Co wy tu macie? Zakład garncarski. Dobra. Punkty wpływów też są istotne. To zobaczymy, czy ci mogą wejść tak po prostu sobie w wodę. Tak stópkę zanurzyć bez portu, czy jak to działa? A, czyli turę gdzieś tam na... Czyli to coś na zasadzie cywilizacji, tak? Trzeba turę poświęcić się na zaokrętowanie. W takim razie warto by było gdzieś, to nie wiem, czy dobrze, że te kamienie budujemy, ale kiedyś trzeba to zrobić. Bo warto by było kiedyś w takim wypadku zadbać o więcej jednostek, które będą zwiedzały świat. Bydgoszcz. Wszędzie wzrost ludności, to bardzo cieszy. Moglibyśmy coś powoli poprzyłączać też, tak? Bydgoszcz, skoro tak tu rośnie, to może przyjęłaby pod swoje skrzydła. Tutaj mamy marmurek, odkryliśmy. Obsydian, znaczy. O. To szkoda, liczyłem na coś więcej chyba pod znakiem zapytania. Chociaż nie, Bydgoszcz, jak skończyła pracę, to mogą wybudować kopalnię. Czego to nie należy? A, bo to jest Alberdo. Ale to i tak powinno. A, bo my już to wydobywamy. Tylko tak się dziwnie nie świeci. Bydgoszcz, co z wami zrobić? Bo coś bym im przyłączył. Tak, żeby rozwijali się lepiej. Problem polega tylko na tym, że za bardzo nie wiadomo co. Avaris by dostało to, to i to i te cztery. Czyli góra już zostanie do Avaris. Ewentualnie Bośnia jeszcze pójdzie tam do Gniezna. Kolej by mogła być do tego, więc tu albo za urak, chyba za urak, tak naturalnie by przyłączenie działało. Co prawda już im się nie podoba, ale to w takim razie w Bydgoszczy moglibyśmy ten akwedukt wybudować. O, to by poprawiło naszą sytuację. Faktycznie fajna opcja z tym utrudnianiem życia przez te punkty stabilizacji. Ale okej, wy się nudzicie. Szkoda, bo to taka niewykorzystana armia. Rosną nasze niepokoje. Kryzys. Możemy wojny zaskoczenia, ale to nam się nie opłaca. To jest fajna armia, żeby podbić im miejscowość. Szczególnie ten Romę tutaj, ale to trochę za długo trwa wszystko. O, i to co lubię, opływamy. Największy stres to będzie... Oj, nie. Znaleźć... O, właśnie, znaleźć jakiegoś sąsiada. Najgorzej, że to może nam zablokować możliwość zdobycia tego terenu. Tu moglibyśmy wyjść. A. Nie, bo tędy nie opłyniemy na szybko. Zastanawiam się, ruch, jak lepiej wykonać. 3, 3, 3. Chyba lepiej nam będzie wyjść na ląd. I na lądzie zrobić te 7 tutaj. Tu gdzieś dwójeczkę. To chyba bez znaczenia. I stąd później płynąć tu dalej na północ. No szkoda, że tutaj ta trójka już jest, tak? Tak kombinujemy. To tu wyjdziemy w wodę. 3 tury tu. No, trochę to potrwa. Okazuje się, że mamy całkiem blisko tego sąsiada. Chyba, że właśnie ta konnica tu szybciej wyjdzie w wodę i tam dopłynie. Nie, nie dopłynie tam, bo przecież tu jesteśmy ograniczeni. Ok, błąd. Tu mamy zbyt głębokie te wody. Fajnie by było postawić tu miejscowość, bronić ją, ale może się okazać, że wyprzedzi nas przeciwnik. To będzie smutne. Stacjonuj. Nie mam na nich jeszcze pomysłu jakiegoś większego. Tutaj podobnie. Jak wasza stabilność? Stabilność wygląda całkiem nieźle. Im by się przydało też przyłączyć coś. Wow, 22 za przyłączenie? No to już bierz. Przyłącz to.
No już następne przyłączenie nie jest takie proste, ale jak to przyspiesza nasze tutaj możliwości produkcyjne? Tylko tak, musimy uważać, tak, przełącz, no to buduj akwedukt, standardowo. I wyskoczyła nam bitwa umysłów. Wielkie miasto Gniezno pęka w szwach. W jego granicach stłoczone są niezliczone rzesze ludzi. W ubogich, przepełnionych dzielnicach rośnie liczba szaleńców. Przywódcy religijni twierdzą, że źródłem są siły demoniczne, a filozofowie skłaniają się raczej ku naturalnemu źródłu problemu. Obie strony mają posłuch w Imperium, ale ich rozwiązania się wykluczają. Co rozkażesz? Zbadać. Nieszczęśnikami powinni zająć się ludzie znający się na lekach. Dzięki temu mamy plus 15 nauki przez 10 tur. Błagać. Siły wyższe pomogą nam znaleźć rozwiązanie. Plus 25% wiary. To chyba wolę naukę. Osądzić. To grzesznicy, odczuwający skutki swoich czynów. Imperium powinno skonfiskować ich majątek. Tylko plus to. Nie, no to nauka, nauka. I to pod wieloma względami nam pasuje. No dobra. Czuję, że się z tymi terenami tam na północy pożegnamy. Ale zobaczymy to już w kolejnym odcinku. A tymczasem, dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej.